przygotować odpowiednią liczbę ziemniaków w zależności od potrzeb. Obrane ziemniaki pokroić do wymaganego kształtu. Najbardziej popularne są słupki o grubości około 0,5 cm. Pokrojone frytki należy wrzucić do większego garnka i zalać zimną wodą. W tej wodzie frytki powinny odczekać około pół godziny. Wymoczenie w wodzie powoduje, że frytki podczas smażenia zrobią się bardziej chrupkie. To więc ważny etap i nie warto go pomijać. Kiedy frytki się wymoczą, należy je odcedzić i odstawić do obeschnięcia. Frytki wymagają smażenia w głębokim oleju, więc należy przygotować odpowiednią ilość, na głębokość co najmniej 1 cm. Kiedy olej jest nieco rozgrzany, wkładać frytki porcjami na patelnię. Smażyć na średnim ogniu. W trakcie smażenia regulować temperaturę w zależności od sytuacji. Na oleju powinny powstawać liczne bąbelki. Kiedy frytki są usmażone, należy je wyjąć. Podczas wyjmowania odsączyć nadmiar oleju. Gotowe frytki posolić przed jedzeniem.